Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. A dzisiaj taka akcja, zajmujemy się workowaniem jęczmienia na sprzedaż. Jest to jęczmień o zimy. No i taki to proces, że tak powiem, znajomy ma przyjechać, ma wziąć ponad 2 tony tego jęczmienia. Tutaj już mam zworkowane 900 kilo. No i jak to działa? To tak działa, że tutaj mam pszenicę, a jęczmień jest niestety, ale tam u góry. No i nie ma bardzo jak się do niego dostać, a po drabince ciężko po prostu wchodzić, znosić te wiaderka. Tak więc postanowiłem sobie zapiąć łyżkę do 60, wyczyściłem ją wcześniej. Poczekałem, aż wyschnie. I wjeżdżam sobie tutaj do przodem. Stawiam sobie łychę, podnoszę sobie tutaj na tej wysokości. No i tam po prostu już wiaderkiem nasypuję do łychy. I jak już mam pełną łyżkę, to po prostu co? Workuję, a to tak się prezentuje. Tutaj już z jednej strony nie ma jęczmienia, jeszcze została tam cała kupa. No ja sobie działam, zrobiłem sobie jeszcze taką workownicę, workownica do worków. Stawiamy sobie to tak. Tutaj to tam jakieś ścierka, żeby się nam nie brudziły worki. Od tego i to działa na zasadzie taki po prostu pospawany z jakichś tam elementów starych, blachy. Regulowana. No tutaj jest możliwość regulacji, można wysunąć do góry, można wsunąć w dół, w zależności od ilości wsypania zboża do worka, bo od worków można też workować worki 25 kg. Lej no to taki zrobiony z resztek blachy, jakieś były, to tak po prostu pospawałem, żeby można było po prostu wsypać zboże. No i zawias. I tutaj jest kwadrat taki 20 na 20, tutaj jest 18, tu jest 19 na 19, i po prostu po zamknięciu tego nam zaciska worek i wtedy można śmiało sypać bez potrzeby osoby drugiej, która będzie po prostu ten worek trzymała. Także można workować samemu. Ja zaraz tutaj zademonstruję, jak tak. To mamy worek 50-kilowy. Wkładamy sobie od spodu go. Tak mniej więcej troszeczkę go tutaj rozszerzamy i cyk, wkładamy ten syp, nabieramy i sypiemy. I widzicie, trzyma nam elegancko. Nie trzeba trzymać worka. Rachu ciachu i worek mamy, że tak powiem, nasypany. Ciach. Później jak już nasypiemy, to odchylamy lej, kładziemy worek na wagę. Jest, nie ma jeszcze. No to dosypiemy sobie ręcznie, normalnie już. Jest. No mamy zworkowane, około teraz już jest chyba 1200 kilo. Palimy maszynę. I wjeżdżamy łychą do góry. Jedyneczka, które dźwigniemy tura. Pokażę, jak to będzie z tej perspektywy wyglądało.
trzeba kręcić do prawej. Wchodzimy do góry. A u góry się to tak prezentuje. Tak się to prezentuje. Wiadereczko i będziemy sypać. Będziemy sypać. Wiążemy i mamy zworkowany worek. Powiem wam, że no spoko sprawa, bo nie musi wam nikt pomagać przy workowaniu, a tak to sobie zworkujecie. No tutaj będzie zaraz tona 200 zworkowana, ja wiem, godzina roboty, może troszkę więcej i już jest poworkowane. I kolejny worek. I robota idzie. O. Cyk, rozłożyć. Widziałem na internecie to takie coś, żeby kupić. No to trzeba dać 400 zł. Ale ile? Myślę, to mówię. Zrobię coś takiego. I jest zrobione. Działa. Elegancko. Ciak. Ciak. I już worek napełniony. Robota już została zrobiona. Tutaj 1700 z tego co pamiętam. I tutaj jeszcze, także łącznie jest 2400 zworkowane. Nie kotek? Cio. No powiem wam, że trochę mi to zajęło. Trochę mi to zajęło i zmęczyłem się, nie powiem.
bo jednak daje to do wiwatu, no ale zrobione, także pójdzie na sprzedaż. Tam jeszcze zostało z pół tony i będzie git. Tutaj jeszcze przykryję, nie powinno być deszczu, ale przykryję po prostu folią, żeby nie zamokło, nie zarosiło w razie czego, a jutro będzie odebrane. I tak, to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Spodoba wam się również moja workownica. Jeśli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania, także zapraszam do komentowania. Chętnie postaram się udzielić odpowiedzi. I co? I to by było na tyle. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka Strzałeczka. Cześć!